Siemaneczko. Lecę po trasie. Patrzę, leży gołąb. Mówię, zatrzymam się, zobaczę, co to jest. Zobaczcie. Samochód go trzasnął. Ma obrączkę. Ma jakiś numer telefonu. Obrączka splaszczona. O. Teraz odczytamy numer, co to jest. Groszek białolotek. Ktoś go przejechał. Co za kurwa bydlak. Jeżdżą kurwa, to jeszcze złośliwie najadą. Pewnie chodził, szukał czegoś po drodze. I go trzepnął. Kurwa macie. Szkoda ptaka. Zadzwonię do hodowcy, powiem mu, jak się sprawa ma. Szkoda, już jest sztywny, musiał wcześniej dużo dostać. Dobra, zabiorę go z drogi. Wrzucę go do samochodu. Czytam numer i zobaczymy, może się hodowca odezwie. Dobra. No, jestem niedaleko Elbląga. Miejscowości. Jest taka mała miejscowość, Węgle. Zobaczymy, no zadzwonię do faceta, powiem mu, co jak wygląda. Na pewno nie będzie zadowolony. Kurwa, szkoda gołębia. Co za ćwok jechał i go przejechał. Ale tak już kiedyś widziałem też jednego gościa, jak celowo wjechał. Tylko że to w dzikusy, ale zrobił to też właśnie. Kawał H. Dobra, dogram coś w domu i zadzwonię do hodowcy. Jestem, dzwoniłem do tego pana, od tego pocztowego gołębia. Gołąb nie miał daleko. To jest 055 oddział, numer 13532, numeru nie będziemy mu udostępniać telefonu. Dzwoniłem, gołąb mu odeszedł od domu. Cztery pióra miał do zrzucenia jeszcze. No szkoda. Odeszedł mu od domu. No jakiś z tej miejscowości, gdzie go znalazłem. Miejsca docelowego miał w granicach 25 km. No gołąb jest z Kisielic. Kisielice. Oni należą pod elbląski oddział. Tak, pod 055 to w Kisielicach, a gołąb jest od hodowcy skąd indziej, ale tam też nie będę mówił co jak. Rozmawiałem z hodowcą, że poinformowałem go. Moje gołąbki doszły do siebie. Przestały lać. Zaraz będzie można je sprzątnąć. Także zadowolony jestem, że strat nie było. Nie mówię, że w ogóle nie było, bo cztery gołębie padły. Ale mówię, to były już takie gołębie, których widocznie były bardzo mocno zainfekowane. To jest, oddzieliłem od gołębi, siedziały w klatce, ale jeden jaśniak i trzy murzyny, między innymi ten murzyn na ciemnym ogonie mi padł. Szkoda mi go, fajny gołąb był. Jeszcze takiego pewnie się nie uchowa drugiego.
No i ci trochę was poganiam dzisiaj. Nie latałyście teraz. Nie latałyście. Musiały trochę się zregenerować. Nie były ganiane wcale. No idź. Idź mały, idź. No idź. Aj, i tak to jest właśnie. Widzicie, gołąb był i gołębia nie ma. No, Berlin, leserzy. Już widać, są takie żwawe, nie to co wtedy. Siedziały biedne, takie smutne, aż mi szkoda ich było. Dobra. Falstart. I o to chodziło. No niestety, cztery gołębie odleciały, jeden jaśniak koroniaty biały i cztery murzynki właśnie. Szkoda mi tego groszka, taki fajny był, szlak go trafił, ale widzicie, tak to jest, nie zawsze jest tak, jakby człowiek chciał. No coś tam latają. Najważniejsze, że doszły do siebie. Widzę, te zakonniki z nimi też się śmigają. Muszę je tu przeliczyć, bo coś tu chyba jest sząbek na wyciągał trochę. Choć te kolory niby są, ale nie wiem jak reszta. Trzeba to przeliczyć, zobaczyć. Powinno być około setki młodych. To 30 obrączek było, 30 zostało jeszcze. A już nie ciągnę młodych, bo nie ma sensu. Starczy tyle, co jest. Później się jeszcze coś tam przebierze. Coś na pewno będzie do wydania. Na pewno jasne pójdą do wydania. Ceple, trochę kolorów, trochę murzynów. Zostawię sobie na zimę tam z 40 gołębi. Może 50. I starczy. Latają, nie jest źle. Muszą jeszcze dojść do siebie. Jeszcze w sumie są na lekach to. To jeszcze trzeba poczekać na efekty. Niech one troszkę dojdą do siebie. No, nieźle. Co wam będę dużo mówił. Latać latają, doszły do siebie, najważniejsze. I to ostatni dzień leków. W czwartek wieczorem dostały pierwszy raz 7 dni. Nie miałem sprzątać, ale jak zawsze nie było czasu. Im tu wyczyścić, ale może dzisiaj im tu wyczyszczę. Teraz też robiłem polbruki myłem. Terszerem wszystko musiałem wypłukać, bo jak to polbruku mech lubi rosnąć. Musiałem to wszystko wypłukać. Winerek jest, bla winereczka. Winereczka już fajnie łapcie zaczyna zwalać. Nie będzie miała takich wcale małych. Kupiłem ją to przecież. Sami widzieliście, jakie to miało poobcinane niższe płatki. Widzę, że już jej coś tam odrasta. Nieźle.
Tu jeszcze winery siedzą na ostatnich jajkach. O, tu jedynki też są. Dwa. Tam te dwa czerwone siedzą. Także coś tu jest, co mała. Jedno jajko chyba będzie trefne. No już jest na pewno trefne. Właśnie mi spadło, ale było czyste. W sumie nie, bo ono leżało za tym, za półką. Ja je później wrzuciłem tam do półki. Ale jednak nie jest zalęgnięte. Dobra, akurat dobrze spadło te, a nie tamte. O, te dwa skrzaty w sobotę jadą. Kolega przyjeżdża tutaj, zabiera je. Już same jedzą. To już jest dobrze. Zaraz im tu żarcia przyniosę troszkę. Blajwinderek gdzie jest? A tam jest. Blajwinderek jest tutaj. Też widzę. Odciórki odrastają. Podobają mi się te gołąbki. Jeszcze muszę sam zakupić jednego. Albo tamtej panienki. To też jest fajna samiczka. Kubaki wesołe. Dziadyga. Dryjerka jeszcze trzeba kupić. A jeszcze jest tutaj trochę gołębi. Zakonniki sprzedam. Nie będę trzymał. A na to miejsce przyjdą jakieś inne. Zobaczymy co tam. Ale coś tam wymyślę. Część już siadła. Część już siadła. Te jeszcze tu se fruwają. Dobra, posypię im tu trochę żarcia. Niech zejdą. A gdzie one już zaczynają świrować. Dobra, dam pauzę. Zobaczcie, już idą do góry. Czyli nie jest źle. Jak mają chęć do latania. To znaczy, że dochodzą do siebie. Dobra, posypię żarcia. Niech sobie zejdą tu trochę na ziemię. A dam im dzisiaj troszkę lepszego żarcia od krótkich. A. Tamte chodzą. Chodź, 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 chodź. Chodź. Chodź, mały, chodź. No tam jeszcze pod gojemnikiem ściemniacze były. Przychodzą, one się nie boją. Chodź, mały, chodź. Teraz jestem od nich praktycznie pół metra. Ten groszek jest fajny. Podobają mi się takie groszki. On jest równiusieńki, ładny, ma plecy. Ten młody też nie jest lichy. Choć jeszcze nie wypierzony. Ten szwanczyk to samiczka stara. Jest taki czarny. Dwie pary czarnych zostawiłem, ale po tej jednej parze było chyba dwa i po drugiej jest dwa. Jeden jest chyba taki co nierówny. Gdzieś tam na skrzydle bardziej. Kuprów żaden nie ma. No ale są jakie są. Później coś tam się wybierze, coś się przebierze. I tyle. A w międzyczasie się trochę je potrenuje. O, tamte zobaczcie gdzie są. Tamtym latać się chce. Elegancio. A to są same te starsze gołębie. Z drugiego lęgu. Trochę starych tam jest.
spokojnie zjechał. No chodź mały, chodź, chodź, chodź. Zakonniki też z nimi latają. Jest ich tu parę. Tam są trzy i tu chyba jest sześć. Raz, dwa, tutaj są dwa. Tam jest trzeci, czwarty. Będzie reszta. A tu jest piąty. Jeszcze gdzieś musi być jeden. Albo chodzi z nimi. Chociaż nie widzę go. Na pogłębniku siedzi. No w każdym razie jest ich tu kilka. Dobra, poczekam aż zajdą, to wtedy coś dogram jeszcze. Maluchom trochę posypałem. Chodź. Cię. Muszę kupić jakieś żółte gołębie. Albo wywrotki żółte. Coś takiego. Albo jakieś czerwone gołębie dorzucić. Bo coś tutaj tak za czarno i za szaro tu. Coś trzeba by było dorzucić, żeby tak wyróżniały się trochę. Tutaj ten żółty motylek jeszcze. Widzę, tam się przyczaja. Kuba jakich łapci ładnych dostał. Cwaniaczek. Winiarki też się teraz pierzą mocno. A będą fajne te winiarki. Będzie w czym wybrać. A tu taki bielutki, to będzie samiec. Słodny gołąb. O, tu będzie samiczka ta. Też na ładnych waflach jest. Też chyba będzie młoda samica. No jest, jest. Jest tych winerków. Kilka uchowało się tam. Jeszcze jest cztery na gołębniku. Jeszcze z tydzień nie spadną z gniazd. No i ten się jeszcze wylęknie. To tam będzie i trochę. O, tam ta żółta zeszła już. Nauczone pod bojlerem sypać mieść. Dlatego. Kawowy samiec widzę, łapcie zwalił. Już prawie do końca. Ten młody miał takie marne. Też mu już ładne łapcie rosną. Blajtek przyszedł. Jest trochę tych gołąbków. Najważniejsze, że te są zdrowe, nic im nie było. Ale mówię to. Ja byłem na urlopie, być może jakiś gołąb szedł tutaj do gołębnika. To wiecie jak to jest? Zeszły, orły zeszły. Chodź, chodź, chodź. O, Kuba Junior. Śmiga też. No i cwaniak. To poszedł Pershing. Junior, pokaż się. Pokaż się, Junior. Jest. Jest tam kilka gołąbków takich, gdzieś tam jakieś piórko mają z tych murzynków, ale to tam naprawdę nie ma ich wiele. Bo tam jeden taki jest, co na piersi troszkę nierówny, na plecach równy, a to na piersi gdzieś, no zawsze gdzieś jakiś wyjdzie. Nie jest tak, że wszystko wychodzi idealne. Dobra, taki miało nie być filmu, ale że znalazłem tego gołębia na drodze, to jakoś tak
jakoś tak człowiek ma sentyment do tej gołębi. Szkoda mi się go zrobiło. Zazwyczaj nikt nie bierze takich gołębi, a ja go zabrałem do domu. Wezmę go tutaj. Wykopię zaraz dziurę i go zakopię. Szkoda, szkoda. Dobra. Pozdrawiam. Jak wam się podobało, no to napiszcie. Dajcie lajka. Także pozdrawiam i do następnych filmów. Idę rozciągać karszera. Zacznę dach myć. Spsikam go najpierw i zaczynam go myć. Dobra, pozdrawiam i do następnego.